Łukasz Faja, znana bardziej jako pisarka, ale podobno sercem telewizorka. Telewizorka cały czas, tak, przez 30 kilka lat w telewizji, gdzie się wychowałam niemal od dziecka, bo tuż po maturze. No jakże przestać kochać naszą fabrykę, prawda? Dlatego ja bardzo lubię udzielać wywiadów do telewizji, bo zawsze się czuję trochę jak w domu, prawda? Kolega, koleżanka. Ale jednak chyba lepiej po drugiej stronie kamery, czy nie? Ja wolę po tamtej. Ale mówię, nie mam oporów. Bo po prostu tyle lat stałam po tamtej stronie, że wiem, co należy robić po tej, żeby było dobrze. Co należy robić. A poza tym wiem, że to jest przydatne. I wam, i mnie. To mnie tego kiedyś nauczyła Hanka Bielicka, jak spóźniłyśmy się okropnie z koleżanką na zdjęcia, ponieważ no, już coś tam z samochodem było. I przepraszamy tą panią Bielicką, w końcu starszą damę. Ona mówi, dziewczynki, nic się nie martwcie. Przecież ja poczekam, bo dla was to jest materiał, a dla mnie to jest reklama. Powiedziała pani Hanka. I miała głęboką rację. No to skoro o tej reklamie mowa, no to zareklamujmy Monikę Szwaję, pisarkę tym razem. To ja poproszę uprzejmie, żeby państwo mnie czytali, bo ja się bardzo staram, żeby te książki były z sensem i żeby się czytało. To tak jak w telewizji mieliśmy takie zawsze pierwsze przykazanie, to ma się dać oglądać. Ja to przeniosłam na książki i jak zaczynam pisać, to staram się, żeby to się dało czytać. No daje się czytać zdecydowanie, wręcz pochłaniać bym powiedziała. W związku z tym zapytam, ile waży pióro Moniki Szwaj? No właśnie nie wiem, ile waży komputer. Nie, to jest trudne pytanie. Prostsze pytanie to było właśnie, jak się pytało naszych kolegów o kamery, to mówili wtedy rano 13, wieczorem 20. A pióro to nie wiem. Już nie piszę piórem od dawna. No niemniej mówi się o tym lekkim piórze i to rzeczywiście widać, czuć w pani książkach. Skąd taka gigantyczna wręcz doza humoru? To jest 30 lat pracy w telewizji. To albo człowiek zwariuje, albo będzie miał poczucie humoru. 30 kilka. Nie, no ja po prostu tak mam. I z tym pisaniem to ja rzeczywiście mam lekkie pióro, ale nie jest to w ogóle moją zasługą, ponieważ ja umiem pisać od urodzenia. Ja przypuszczam, że jest to jakiś rodzaj słuchu na słowo, tak jak jest słuch muzyczny i rodzi się czasem śpiewak operowy już bez mała gotowy od pieluszek, a ktoś, kto nie ma słuchu, skona ani zaśpiewa poprawnie w Laskotek na płotek, prawda? I to też nie jest. Mam taką przyjaciółkę, śpiewaczkę właśnie, która mi to tłumaczyła. No tak, no mam znakomity głos, no taki dostałam. A ja dostałam umiejętność pisania, nigdy się tego nie uczyłam. Po prostu tak piszę, jak myślę, jak mówię, jak jestem. I jakoś na szczęście to ludzie chcą czytać, co mnie bardzo cieszy. I ta śpiewaczka to pewnie książkowa Adela. Adela. Wiktorię. Wiktoria to ja. We wszystkich książkach telewizyjnych główna bohaterka to ja. Pomijając oczywiście romanse, które dołożyłam, żeby była wisienka na torcie i przyjemność dla czytelniczek, ale wszystko, co opisałam telewizyjnego, było moim udziałem. Tam chyba tylko jeden reportaż na samym początku wymyśliłam, żeby mieć jakieś zawiązanie akcji, a potem już opisywałam swoje liczne przygody, a muszę powiedzieć, że jeszcze mi bardzo dużo zostało. No nie mogłam niestety opisać wszystkich, bo wyszłaby Encyklopedia Britannica, ale życie telewizyjne jest rzeczywiście barwne i ciekawe i ludzie telewizyjni są barwni i ciekawi. I dlatego ja z uporem powtarzam, że niezależnie od tego, jak wygląda w tej chwili program naszej drugiej telewizji matki, dłużej, prawda, to wciąż w telewizji są cudowni ludzie, ja ich kocham. I ci cudowni ludzie znajdują się też i na łamach, na kartach pani książek. Właśnie no tak dużo w tych książkach jest tego prawdziwego życia, nie tego zmyślonego. No bardzo dużo. No jak mówię, to wszystko, co jest telewizyjne, to wydarzyło się naprawdę. Więc jak opisuję transmisję, to opisuję moich prawdziwych kolegów i prawdziwe koleżanki, prawdziwą prezenterkę, która w tej chwili jest już taką bardzo znaną prezenterką w TVP Info, to jest Joasia Osińska. U nas ona debiutowała przecież kiedyś dawno temu i różne piękne przygody mamy wspólne na koncie. Kochamy się do tej pory bardzo. To ona była moim wunderwaffe, bo Joaśkę można było postawić, huknąć jej, nie wiem, armatą nad głową i ona sobie dała radę, prawda? Realizatorzy, operatorzy, montażyści moi ukochani, no to ja ich wszystkich opisywałam z miłością, z przyjemnością zresztą, bo ja już z telewizji pomału odchodziłam, bo już przestałam mieć kondycję do biegania za operatorem.
I no, na szczęście się trafiły te książki. Nie? I ja tam zawsze wyznawałam taką zasadę, że fajnie jest robić to, co się lubi. Telewizję lubiłam, więc byłam szczęśliwym człowiekiem długie lata. A pisać też lubię. Ale z kolei jak piszę, to milej jest pisać o kimś, kogo się lubi, niż o kimś, kogo się nie lubi. To jest proste, po prostu jak konstrukcja cepa. A ty zapytam, jeśli już tak o tych postaciach rozmawiamy, a mało używane dziewice też mają swoje pierwowzory? Mają. To znaczy nazwa ma. Nazwa wzięła się, powstała kiedyś niechcący zupełnie na balu dziennikarza w Szczecinie. Mamy taki słynny klub 13 mórz, który niestety lata świetności ma już za sobą. I kiedyś na balu dziennikarza z moją przyjaciółką Ewą Karśnicką, która też jest opisana jako Ewa, prawda, hrabina, która potem wyszła za jakiegoś komandora. Przydzieliłam jej komandora, bo ją lubię. I stałyśmy kiedyś koło północy przy barze właśnie na balu dziennikarza i zastanawiałyśmy się nad własnym statusem. No bo obydwie panienki do wzięcia, z tym, że takie już troszeczkę przechodzone, no mówiąc delikatnie, ale wciąż w dobrym stanie. Nominalne dziewice, prawda, ale jednak używane. No. Od słowa do słowa wyszedł nam klub mało używanych dziewic, a potem pomyślałam sobie, że to jest fajny tytuł i może by coś do niego dopisać. I dopisałam do niego 3 książki. No właśnie, te książki się mnożyły, mnożyły, mnożyły. Teraz też coś się piszą aktualnie? No pewnie, że się pisze, przecież ja z tego żyję, kochana. Jestem zawodową opowiadaczką historyjek z morałem. Staram się robić to najlepiej, jak umiem, bo zawsze sprawy zawodowe traktowałam bardzo poważnie. Nie uznaję kitu w pracy, więc tak jak nie uznawałam go w telewizji, tak nie uznaję go teraz, ani w szkole zresztą, tak nie uznaję go teraz w pisaniu książek. Zawsze wszystko bardzo dokładnie sprawdzam, jeżeli coś chcę napisać. Research jest niesłychanie ważny, to wszyscy wiemy. Moi wszyscy przyjaciele fachowcy mają zawsze przerąbane, jak ja piszę, bo nigdy nie wiedzą, kiedy ja w środku nocy zadzwonię i na przykład spytam, kochany, jak mi kobieta wpadła do rowu, prawda, i ona jest w ciąży, to co ja mam zrobić, żeby dziecko wyszło, żeby to dziecko się urodziło żywe, a jej, ją bym trochę uszkodziła, nie? A facet mój, tam gdzieś ginekolog na Śląsku, zaprzyjaźnił mnie, na litość boską, Monika, ja ci nie poradzę, przecież ja jestem na Śląsku. Jak ona tam leży w rowie, to dzwoń na pogotowie, nie? No ale jak się dobudził, to mi powiedział, co trzeba zrobić, żeby moja bohaterka... Dotarło do niego, że ja książkę piszę, a nie wzywam pomocy. To tak widać historię, jak to chyba jeszcze na najbliższe co najmniej kilkadziesiąt lat pisania jest. No już muszę zaczynać wymyślać trochę. Ale nie szkodzi, dam sobie radę, bo życie jest bardzo barwne i kolorowe i ciekawe i rozmaite. Ja wciąż to życie oglądam z dużą przyjemnością. Także wciąż jest z czego tego pucla układać.